Czy pozbawią złudzeń swoich rywali zawodnicy Falu Basu Zielonogóra, Jan Kwych, Maksy Borowiak kontra Przemysław Konieczny i Daniel Jeleniewski. Zaczynamy wyścig 12. Dobrze, Jan Kwych z pierwszego. Za chwilę spotka się z Danielem Jeleniewskim. Ten wychodzi na pierwszej pozycji. Konieczny jest trzeci, ale taki stan rzeczy może nie potrwać zbyt długo, bo Maksym Borowiak też wygląda w tym wyścigu bardzo okazale. Już się wdarł na trzecie miejsce. 3-3. W tym momencie robi swoje Daniel Jeleniewski, ale tego nie może powiedzieć drugi z przedstawicieli gospodarzy, czyli Przemysław Konieczny. No i za chwilę być może Falubas będzie mógł się witać z tegorocznym finałem E-Winner pierwszej ligi. Drugi Kwek, trzeci Maksym Borowiak. Tutaj musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, patrząc z punktu widzenia drużyny z Zielonej Góry, żeby ona nie awansowała do finału. 3-3 w tym momencie, a przecież zaczyna się ostatnie okrążenie. Co z tego, że Jeleniewski jest z przodu, skoro Przemek Konieczny zamyka stawkę. To będzie koniec marzeń, koniec złudzeń dla Polonii Bydgoszcz, drużyny, która dla wielu była największym faworytem w tym sezonie, dla mistrza rundy zasadniczej. Teraz to wszystko się kończy dla Polonii. Falubas ma wynik 3-3. Falubas wypełnia tę misję. Teraz widzą Państwo to, co dzieje się w parku maszyn. Falubas, to chyba można już powiedzieć głośno, jest w finale tegorocznej E-Winner pierwszej ligi. Tak jest i ogromne, wielkie gratulacje dla Stelmet Falubazu Zielona Góra za wygranie tego szlagieru tej ligi, bo to tak trzeba było powiedzieć w kontekście tego dwumeczu. To był na pewno hit sezonu, na który czekała cała Polska.